w granicach godziny 4:20, 4:45, tak będzie rozpoczynał się ruch autobusowy, tak aby wszyscy mieszkańcy, którzy muszą dotrzeć do miejsc pracy, mieli zagwarantowany dojazd do miasta, następnie z możliwością przesiadki do innych docelowych punktów. Zapewniamy również, że będą to komfortowe autobusy. I tutaj poproszę pana Krystiana o tym, żeby opowiedział, jak to się będzie kształtować, ponieważ z tego, co słyszymy od naszych zainteresowanych mieszkańców, którzy obawiają się, że może to będą busy o ograniczonej liczbie miejsc, nic z tego, będą to jednak komfortowe busy, niskopodłogowe, więc poproszę, żeby pan przedstawił, jak wygląda tutaj autobus. Będą to pojazdy typu autobus miejski, tak? Czyli nie jakiś turystyczny, międzymiastowy i tak dalej, czyli miejski, czyli podstawa, czyli będzie na, jak to nazywamy branżowo, na płaskiej podłodze, tak, niskopodłogowe, więc będzie z możliwością wjazdu czy wózkiem inwalidzkim, czy z wózkiem dziecięcym, żadnego problemu. Dostać się do takiego pojazdu nie będzie i w takim pojeździe również takie miejsce jest wyznaczone na wózek inwalidzki lub na wózek z małym dzieckiem, więc tutaj nie będą to busy typu, jak jeżdżą na tutaj trasach czy do Łodzi, czy u innych przewoźników do Płocka, Krośniewiec, czy u nas też do Rzechlina. Będą to typowo pojazdy miejskie. Oczywiście nie będą to duże autobusy, bo uważamy, że biorąc przykład z dużych aglomeracji, czy to warszawskiej, czy krakowskiej, czy łódzkiej, tam we wszystkich liniach, które wyjeżdżają poza miasto, tak naprawdę przeważają autobusy klasy midi lub busy, więc tutaj gdzie w aglomeracji, powiedzmy warszawskiej, te gminy naprawdę mają kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i tam też są obsługiwane właśnie transportem klasy midi lub bus, tak? No ale są to typowo miejskie, tak jak powiedziałem, na nie odbiegające standardom od autobusów dużych, tak? Tylko to jest kwestia pojemności miejsc. Dodatkowo autobusy, które chcemy stawić, będą w pełni klimatyzowane, nie tylko dla przestrzeni kierowców, jak bym powiedział, w większości chyba autobusów, nie mówię tutaj tylko o Kutnie, ale głównie o powiatowych komunikacjach, gdzie przestrzeń pasażerska raczej jeszcze nie jest klimatyzowana, tak u nas będzie ona w pełni, te pojazdy będą klimatyzowane, więc tutaj jeśli chodzi o jakiś standard podróży dla mieszkańców, wydaje mi się, że powinien być lepszy. Na pewno nie gorszy. Liczba miejsc? Taki pojazd dopuszcza mniej więcej około 35-40 osób w pojeździe może zabrać. Tak, tak są homologowane takie pojazdy. Wszystkie, z tego co jeszcze rozmawialiśmy z panem, wszystkie pojazdy będą oznaczone w GPS-y, także też Tak, każdy pojazd trasy będzie zamontowany, miał GPS, więc tutaj jeśli chodzi o jakieś tam kwestie sporne, że autobus nie pojechał lub był za wcześnie lub był za późno, będziemy mogli to rozstrzygać naprawdę w przeciągu kilkunastu minut, powiedzmy. Zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że będzie darmowy transport i to jest też ważna informacja dla wszystkich naszych mieszkańców. W tych trasach, które są zaprojektowane, dla nas ważne było, żeby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do głównych miejsc w mieście, głównych ulic, czyli tutaj ulica Jana Pawła II, Urząd Skarbowy, Dworzec Kolejowy, a przede wszystkim szpital jest na trasach, gdzie będą się te autobusy poruszać, tak aby komfort przesiadki do innego autobusu albo dojście do szkoły, do miejsca pracy, do urzędu również był zapewniony naszym mieszkańcom. Także te rzeczy braliśmy bardzo, bardzo mocno pod uwagę i myślę, że będą one spełnione. Dzisiaj publikujemy na naszej stronie na stronie internetowej gotowe trasy, które zostały złożone przez pana do nowego organizatora transportu, jakim jest powiat kutnowski, bo ważna informacja dla mieszkańców jest taka, że nie będą jeździć autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji, czyli miejskie autobusy, zmienia nam się organizator. Dotychczas z wielolecia był organizatorem miasto Kutno, organizowało nam transport zbiorowy na terenie gminy Kutno.
W najbliższym roku, w 2023, ta sytuacja się zmieni. Organizatorem będzie powiat kutnowski, do którego oczywiście my złożyliśmy stosowną prośbę o zapewnienie dofinansowania rządowego za pośrednictwem wojewody. Powiat w osobie pana starosty będzie składał stosowny wniosek, ujmując zapotrzebowanie nie tylko naszej gminy, ale innych gmin, celem zapewnienia dopłaty. Ta dopłata, z tego co wiemy, na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł do kilometra. Tak, do kilometra. Powiat w naszym imieniu ubiega się o taką dopłatę. Po naszej stronie zostanie dopłata i to też jest ważna informacja dla mieszkańców. Dopłata, która będzie mniejsza w kosztach, które gmina będzie musiała dźwignąć dotychczas, ponieważ z takich kalkulacji, które mamy na dzień dzisiejszy, jest to 1 800 000, tak, 1 800 000 złotych. Chcemy się zmieścić w takiej kwocie, a dotychczasowe koszty, które ponosiliśmy i ponosimy jeszcze do końca tego roku, przekroczyły już 2 200 000. Także widzicie Państwo, są po naszej stronie oszczędności, które możemy przeznaczyć na inne cele dla naszych mieszkańców. Propozycja, którą złożyło nam miasto w dotychczasowej współpracy, jest daleko odbiegająca od realiów finansowych, które Państwu przed chwilą przedstawiłam, ponieważ mieści się w granicach 3 milionów złotych w opłacie za dotychczasowe linie autobusowe, które woziły naszych mieszkańców. Ważne, żeby mieszkańcy usłyszeli jeszcze jedną informację. Zwiększamy ilość tras. Będą nowe linie, które będą jeździć przez takie miejscowości jak Leszno Wieś. Nigdy wcześniej nie było tam komunikacji transportu zbiorowego, nigdy więc wcześniej nie jeździły tam autobusy. Jeżdżą tam tylko autobusy dowożące dzieci do szkół. Drugą nową trasą jest trasa z Głogowca przez miejscowość Michałów Florek, a dalej przez Gołębiewek, Krzesin, Ryków. Ta nowa trasa, myślę, że też odpowie wielu mieszkańcom, którzy zgłaszali na taką potrzebę, a w dotychczasowej formie współpracy nie mogliśmy im tego zapewnić. Także to jest też ważna informacja, żeby dotarła do wszystkich mieszkańców. Jeśli macie Państwo jakieś pytania. Czas na pytania, no proszę bardzo. Jeżeli chodzi o same autobusy, czy już one są wypuszczone? Kiedy typ autobusów jest? Czy już eksploatujemy jeden autobus? Kupiliśmy je wcześniej pod inne trasy, więc eksploatujemy jeden na jednej trasie. Również posiadamy umowę z gminą Bedno, tam świadczymy usługi i też taki jeden autobus jeździ, więc powiedzmy je mamy. Oczywiście tutaj na te potrzeby musimy dokupić odpowiednią ilość kolejnych autobusów. Ile planujecie Państwo kupić? Docelowo na te trasy musimy przeznaczyć 7 pojazdów, żeby spełnić wszystkie, że tak powiem, wypełnić kursy, tak? Możecie Państwo bezpiecznie? Tak, pojazdy są dostępne, więc nie będziemy mieli raczej z tym żadnego problemu. No myślę, że jeśli nawet pojawi się jakiś problem, no to przez jakieś najbliższe parę dni po prostu zastąpimy to pojazdami troszeczkę innego typu, ale no tylko docelowo, tak? Flotę mamy, więc to jest kwestia, no też musimy przyjąć, że jakieś auto może wypaść z eksploatacji, z różnych tam przyczyn awarii i tak dalej. Natomiast tutaj planujemy mieć jedno auto takie właśnie tego typu zastępcze, szczególnie no niestety są jakieś nie tylko mechaniczne sprawy, ale blacharskie, różne szkody powstają, więc tutaj wtedy auto jest włączone jakiś dłuższy czas, więc taki zastępczy pojazd tego typu jeden na pewno będziemy mieli, a jeśli coś więcej się wydarzy, no to na pewno tak będziemy się starać, najwyżej zastąpimy to dużo większym autobusem, który po prostu no, my tutaj tą różnicę w paliwie czy kosztach z własnych środków musimy ponieść, tak. Co to znaczy ta bezpłatna komunikacja? Wszyscy mieszkańcy nie będą tracić za komunikację. Tak. A do tej pory jak to wyglądało? Rozumiem, że oni jeżdżą z autobusami NZK, musieli kupować bilety. Tak, były tylko grupy uprzywilejowane. Jak Państwo wiecie, młodzież ucząca się, młodzież do 21 roku życia była uprawniona do darmowego korzystania z transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji, jak również osoby w wieku powyżej 70,
Tak, seniorzy, no seniorzy, właśnie, seniorzy. Z tych kalkulacji, które zrobiliśmy wstępnie z panem prezesem, zapewnia nas, że transport może być darmowy dla wszystkich mieszkańców. I chcemy na tą okoliczność wydać kartę mieszkańca, która będzie identyfikowała każdego mieszkańca. Będzie to dokument, jesteśmy jeszcze w opracowaniu tego oczywiście dokumentu, będzie to dokument, który będzie identyfikował wszystkich naszych mieszkańców, ponieważ no, komunikacją tą zbiorową mogą się poruszać również inne osoby i każdy może wsiąść i skorzystać z przejazdu, jeśli ma taką potrzebę. Nasi mieszkańcy chcielibyśmy, żeby byli identyfikowani właśnie poprzez taką kartę. O tym, jak ona będzie wprowadzona i dystrybuowana w najbliższym czasie, jak tylko ustalimy już warunki, będziemy Państwa informować. Tak, tak, ponieważ my... Koszt biletu jeszcze nie został ustalony, tutaj musimy to przemyśleć, ale myślę, że będzie to w granicach od 3 do 5 zł. Taką mniej więcej stawkę się stosuje w ogólnopolskiej komunikacji takiej podgminnej. No tak, no tutaj myślę, że ta kwota powinna być na tyle przystępna, żeby każdy no, mógł na przykład sobie do Leszczynka, do dworku, nawet z miasta dojechać, tak? Tak, czy na działki są jednak mieszkańcy, którzy potrzebują też tej komunikacji z miasta na tereny właśnie naszej gminy Kutno, no i w drugą stronę. Początkowo mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy jakiś tam miesiąc temu, może trochę więcej, że autobusy będą jeździć po tej samej trasie, jednak trochę się to zmieniło. Znaczy, myślę, że takie trasy dojazdowe jakby od miasta do tych punktów jak Strzegocin, Byszew. Są zachowane. Są zachowane tutaj. Tak. No Byszew jest rozbudowany, Leszno, tak. Czy do Głogowca też jeździ przez Gołębiew, tak. Więc tutaj jeśli chodzi o przejazdy jakby po terenie samej gminy, to są zachowane. Natomiast jeśli chodzi o w mieście, uściśliliśmy to troszeczkę do takich głównych punktów, gdzie mieszkańcy głównie wysiadają, korzystają z komunikacji, tak? Do najważniejszych traktów komunikacyjnych, tak jak Państwu powiedziałam na wstępie, aby łatwo było przesiąść się do innego autobusu, również naszych linii, które będą tutaj świadczone, więc one będą się wymijać, będą w takich godzinach, że na przykład będą 2 minuty, 3 minuty odstępu między jednym autobusem a drugim autobusem, to żeby można było przejechać w różne miejsca, tak, znajdujące się właśnie na tych liniach. Ale najważniejsze było to, żeby właśnie z myślą o starszych osobach, każda linia dojeżdżała do szpitala. Urząd Skarbowy, tam gdzie właśnie jednak mieszkańcy muszą dotrzeć, dworzec kolejowy również ma być tutaj skomunikowany, no i ta łatwość dostępu do każdej z ulic i tutaj myślę, że Jana Pawła II jest taką główną ulicą w mieście, gdzie jest też również w niedalekiej odległości są szkoły, miejsca pracy, urzędy. To ma sprzyjać właśnie dobremu skomunikowaniu się. Strefa jest na terenie miasta, więc tu są to już jest komunikacja, zapewne będzie komunikacja miejska, dlatego jest u nas ta częstotliwość, jest też dostosowany ten czas wyjazdu autobusów stosunkowo wcześniej, żeby można było przesiąść się na terenie miasta już do miejskich autobusów, które będą dojeżdżać do strefy. Możemy tutaj jeszcze Państwu zapewnić, że trasa mieszkańcy znajdujący się w miejscowości Komadzyn, Malina będą mieli zapewniony transport. Będzie między nami porozumienie i będzie tutaj również możliwość skorzystania z darmowego transportu. Jak również prowadzimy rozmowę i złożyliśmy stosowny wniosek do powiatu o zapewnienie dostępności do transportu zbiorowego na trasie Kolonia Sójki, Żurawieniec, Wierzbie, ponieważ tam nie mamy naszej trasy, ale będzie jeździł przewoźnik, który będzie we współpracy z powiatem. Więc tutaj złożyliśmy wniosek, żeby również ten transport był dla naszych mieszkańców zapewniony z gwarancją, że będzie darmowy. Będą respektowane. Reasumując, darmowy przyjazd plus zwiększenie trasy. Tak. Nic na to nie zapowiada w tej chwili środki budżetowe, które są w dyspozycji wojewody.
tak, no tak, ale musieliśmy posiąść wiedzę na ten temat, znaczy, czy są środki. Może ja to pani przekażę z lat poprzednich. Co roku środki są niewykorzystane. Zostają środki w województwach, jak u wojewody. Nie, przewoźników nie jest za mało, po prostu tras projektów jest za mało, tak, samorządy, nie każdy się stara o taki rodzaj akurat komunikacji, myślę, że też nie wiedza w małych samorządach odnośnie możliwości wykorzystania środków różnych, tak, więc tutaj w tamtym roku bodajże środki zostały w 100% wykorzystane chyba tylko w województwie mazowieckim, w łódzkim środki zostały. Więc nawet tutaj był gdzieś tam, żeby dosyłać projekty na koniec roku, ale na środki zostały. Niewiele, ale zostało, nie zostało wyczerpane. Kiedy ostateczna jest podjęta, kiedy Państwo otrzymujecie informację, że faktycznie... Do 4 listopada starostwo jako organizator musi wysłać kompletny wniosek do wojewody. Wojewoda około 2 tygodni. Zatwierdza projekt. No, mówię, to 4 2 tygodnie, to do około 20 listopada powiat już taką informację powiem, bo to już później jeszcze jest parę umów do zawarcia, że tak powiem, między i gminą i powiatem i powiat wojewoda, więc troszeczkę jeszcze umów, że tak powiem, przed nami. Nie mogą już wejść w rozkład. Rozkład zajazdy został złożony już ze starostwa. Dzisiaj zostały z naszej strony, że tak powiem, zostały już spełnione wszystkie dokumenty, włącznie ze schematami połączeń, mapkami, więc tutaj we wniosku się składa ilość zatrzymań na każdej linii, więc tutaj zmiana, jakby dołożenie przystanku, to już jest aneks z wojewodą i tutaj wchodzimy dosyć w bardzo szczegółowe później procedury. Natomiast jeśli wrócę do samego może przystanku Barlickiego, uważam, że ten przystanek jest zbyt już przesilony i jest niebezpieczny w samym... My jako druga firma realizująca połączenia na przykład do Łodzi zrezygnowaliśmy z tego przystanku kosztem przeniesienia go na jakby korzystania z Jana Pawła. Uważamy, że ten przystanek jest naprawdę średnio bezpieczny, jest bardzo dużo autobusów, nie ma tam zatoczki tak naprawdę, to powoduje tylko zatamowanie ruchu, gdzie i tak ten ruch na tej ulicy jest no, naprawdę duży. Taki niebieski, który jeździ obecnie przez Oporów, tak. To znaczy Kutno-Pniewo, nie Bedno, Kutno-Pniewo, tak. No między innymi, to jest akurat, no nie na tej marce, ale mniej więcej to jest taki, tak wygląda mniej więcej taki pojazd. Czy planując po nowe autobusy, wszystkie chcecie kupić niskopodłogowe, czy będzie niskopodłogowe? Nie, na tą komunikację muszą być to niskopodłogowe. Tak.